Ostatnio na Placu Ratuszowym zorganizowana została wspólna konferencja prasowa Związku Nauczycielstwa Polskiego i posła Lewicy Roberta Obaza. W jej trakcie krytykowano działania Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz jej szefa Przemysława Czarnka. Zapowiedziano przy tym chęć złożenia wniosku o jego odwołanie. To, co proponuje ministerstwo, jest końcem polskiej szkoły. Szkoły uczniów, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników. Jest początkiem szkoły partyjnej. Jest podporządkowaniem centralnej władzy. Obecny system mniejszymi i większymi krokami dostosowuje szkoły do centralnego zarządzania. Takiego jak sprzed 50 lat. Powracają rozwiązania, o których wolelibyśmy po prostu zapomnieć. Zależność, wzmocnienie nadzoru, to wszystko ma szkoły unieruchomić, spowolnić. Zamiast wracać do przeszłości, my chcemy budować szkołę przyszłości. Są głosy niezadowolenia z tego, co robi pan minister Czarnek, więc ja uważam, że jeżeli pokażemy wszyscy taki obywatelski sprzeciw, że możemy, że chcemy odwołać, że się nie zgadzamy z tą polityką, uda nam się odwołać ministra Czarka. Zapraszam do składania swoich podpisów, czy to w biurze ZMP, pewnie nauczyciele też mają swoje druki. Zapraszam do swoich biur poselskich. W miniony weekend przy okazji spotkania promującego rządowy program Polski Ład mieliśmy okazję porozmawiać z minister Marzeną Machałek, która na co dzień współpracuje z Przemysławem Czarnkiem. Została wówczas zapytana o jeden z ostatnich pomysłów ministra dotyczący ugruntowania dziewcząt do cnót niewieścich. Ja teraz nie będę wszystkich słów komentować, ale chcę powiedzieć, że bardzo ważne jest odbudowanie rodziny. My oczywiście się przeciwstawiamy wszystkim niebezpiecznym ideologiom, które mogą zniszczyć polską rodzinę i źle wpływać na polskie dzieci. Ja zwracam uwagę na wychowanie, zwracam uwagę na rodzinę, zwracam uwagę na osoby niepełnosprawne w polskiej edukacji, a także koncentruję się na budowaniu kształcenia zawodowego, za które odpowiadam. Minister została dopytana jeszcze, czym tak naprawdę są cnoty niewieście. To są ugruntowane cechy i zdolności do działania ku dobru. Sprawa odwołania ministra Przemysława Czarnka pozostaje otwarta. To wszystko musi być kompatybilne, to wszystko musi ze sobą współgrać.